Witam Cię bardzo serdecznie, Mariu Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o symbolice, która jest zawarta w pierwszym rozdziale, ale już drugiej księgi mojej trylogii, czyli w Zielonych Oczach Wiedźmy. Rozdział pierwszy, który nosi tytuł Gniazdo Żmij. Co tutaj ukryłam, na co warto zwrócić uwagę i popatrzeć na to innej, takiej głębszej perspektywy. Dla przypomnienia, jesteśmy już w księdze drugiej, która nosi tytuł W zielonych oczach wiedźmy. Dlaczego akurat w zielonych, a nie niebieskich czy brązowych? Zielone oczy jako ten symbol kontaktu z naturą, intuicji, empatii, ale również zdolności wyższych, dlatego możemy je porównać do tych zielonych oczu kota, kocicy, do tego osoby w tych dawnych, dawnych czasach, które miały czerwone włosy i zielone oczy, były jako pierwsze przeznaczane na tortury i stos. Dlaczego? Ponieważ osoby zielonookie mają dużo większą wrażliwość ciała materialnego. A wiadomo, czemu służyły tortury, aby nakarmić demony, więc czym więcej tego bólu i cierpienia dany człowiek przeżywał, tym było lepiej, bo więcej takich negatywnych istot mogło się na tym pożywić. Człowiek o niebieskich oczach czy o brązowych oczach, którzy ludzie o brązowych oczach są bardzo wytrzymali na ból fizyczny, na pewno nie odczuwaliby tego aż tak jak osoby o oczach zielonych. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział to naturalnie Mariam przybywa do twierdzy Sarons, czyli do księstwa Artura de Leys, władcy Sarons. I to pierwsze, ten pierwszy kontakt, ta pierwsza energia zobaczenia tej twierdzy na własne oczy, no jest tutaj bardzo ważna dla całej historii. Dlaczego? Ponieważ bierzemy pod uwagę, że Mariam wychowała się w klasztorze karmelitanek w Sesex. Potem została zabrana na wieś i potem z tej wsi, która podlegała już pod księstwo Sarons, zostaje przewieziona przez hrabiego de Revelion do tego miejsca, gdzie ma zostać osądzona. Czyli jest wyrwana jak gdyby spod władzy kościoła, ale przekazana pod władzę księcia, władcy tego konkretnego księstwa. Ten rozdział nosi tytuł Gniazdo Żmij, ponieważ pokazuje nam symbolika gniazdo, czyli takie miejsce, gdzie coś się rodzi, ale gdzie również jest taki symbol, że czegoś jest dużo. Czyli jeżeli gniazdo żmij, to jest tych żmij tam dosyć dużo. One się trzymają razem. No i można powiedzieć, że jest ich coraz więcej albo rodzą się nowe. I gdy popatrzymy sobie na Sarons, to w tym pierwszym momencie, gdy Mariam przybywa do tego księstwa, przybywa do tego miejsca, no to widzimy tą wrogość, wrogość straganiarek, jak te zazdrosne kochanki hrabiego de Revelion patrzą na nią, od razu ją oceniają, zazdrość, zawiść i takie odepchnięcie jak gdyby z tej społeczności, ale jednocześnie nie widzimy tutaj jeszcze tych...